Rozpoczynamy drugą część. Zostały nam do omówienia jeszcze dwa święta. To jest święto Chanuka. Chanuki, niekiedy tak to wymawiają. I święto Purim. Właściwie Purim historycznie jest przed świętem Chanuki. Ale według kalendarza żydowskiego Chanuka jest wcześniej, bo jest w 9 miesiącu, według kalendarza żydowskiego, w 9 miesiącu, to jest 25 dzień miesiąca Kislew, to jest nasz grudzień, nie jest to data stała, tak jak na samym początku był tłumaczony kalendarz żydowski, który kieruje się fazami księżyca. Są to święta ruchome. Ale 25 Kislew przypada zawsze na grudzień. Ten miesiąc rozpoczyna się w listopadzie, a kończy się w grudniu. Natomiast już, że to już jest 25, to jest końcówka tego miesiąca, więc zawsze przypada na nasz grudzień. Święto Chanuka jest to święto ośmiodniowe. Święto, które trwa 8 dni. O czym to święto mówi? Przede wszystkim te ostatnie dwa święta, tak Chanuka, jak i święto Purim, nie są świętami pańskimi. Nie znajdziemy je w nakazie pańskim w 23 rozdziale 3 Księgi Mojżeszowej. Są to ustanowione święta przez człowieka. Święto Purim jest dosyć dokładnie opisane w Starym Testamencie, natomiast święto Chanuka w ogóle nie jest opisane w Starym Testamencie, mimo że za czasów starotestamentowych, może nie starotestamentowych, ale przed narodzeniem Pana Jezusa się wydarzenia odbywały, ale jest wspomniane w Nowym Testamencie. Jest wspomniane w Ewangelii Jana w 10 rozdziale. To jest 22 wiersz. Mam to otwarte przed sobą. Ewangelii Jana, 10 rozdział, 22 wiersz. Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. No bo właśnie Chanuka to jest właśnie to święto poświęcenia świątyni. O co chodzi z tym poświęceniem świątyni? To musimy sobie od początku opowiedzieć. Tu, jeżeli chodzi o badanie tego święta, musimy polegać na przekazach historycznych, a są dosyć dokładne. Jest ich dosyć sporo i dużo się idzie dowiedzieć na temat tego święta. Ale żebyśmy wiedzieli, że ono jest wspomniane w Nowym Testamencie, to myślę, nas tak to zachęci troszeczkę do takiego skupienia się, żeby jednak poświęcić temu świętu naszą uwagę, a później pod koniec zobaczymy, że to święto rzeczywiście dla nas ma kapitalne znaczenie. Otóż święto Chanuka, tak zresztą jak i święto Purim, jest świętem, które upamiętnia zwycięstwo, może narodu chciałem powiedzieć, ale pewnej grupy Żydów nad wrogiem narodu izraelskiego. Jest to święto, które upamiętnia zwycięstwo pewnego powstania zbrojnego żydowskiego przeciwko pewnemu władcy pogańskiemu. Zaraz po kolei sobie to opowiemy. Nie jest, jest opisane w apokryfach, czyli w nienatchnionych pismach. W Biblii Tysiąclecia te apokryfy się znajdują, czyli w księgach machabejskich, tak, jeżeli by chciał ktoś przeczytać. Szczególnie pierwsza księga machabejska dosyć dokładnie opisuje przebieg wydarzeń, które doprowadziły do tego święta. Początki tych wydarzeń to są lata 60. drugiego wieku przed przyjściem Pana Jezusa na świat. Lata 60.
drugiego wieku. Panował wtedy nad Izraelem taki perski władca, grecko-perski, perski. Nazywał się Antioch Epifanes IV. Antioch Epifanes IV. Ciekawy sobie przydomek ten z Epifanesem nadał, gdyż chciał przekonać ludzi, że on jest objawionym Bogiem. Stąd to ten wyraz Epifanes, Epifania, objawienie. Tak się uważał. Tacy są ludzie. Myślał, że ludzie, zresztą może i wielu w to uwierzyło. Nic tak specjalnie, może dziwnego, do niedawna, zupełnie niedawna, cesarz japoński był uważany za Boga. Zrzekł się tego chyba kilkanaście lat temu, o ile dobrze pamiętam historię. Zrzekł się, że on jednak nie jest objawionym Bogiem, ale widzicie, w XX wieku to było, no i ciągle to jednak funkcjonowało. A więc wracając do tego Antiocha Epifanesa IV, był to człowiek, był to władca zauroczony kulturą grecką. I tą kulturę i panował nad ziemią izraelską. Ziemia izraelska była wtedy pod jego panowaniem. I Jerozolima również. A może przede wszystkim. I próbował wprowadzić tą kulturę, czyli zhelenizować Żydów, prowadzić w Izraelu, w Judzie konkretnie, tą kulturę. Początkowo robił to takimi krokami pokojowymi. A kiedy napotkał na opór Żydów, sięgnął po siłę. Na siłę zmienił nazwę Jerozolimy. Narzucił im, zabronił im obrzeski, zabronił obchodzenia sabatu, nakazał składanie ofiar pogańskim bóstwom. W świątyni w Jerozolimie postawił pomnik Zeusa i nakazał składać ofiary właśnie przed tym bóstwem pogańskim. Sam zresztą złożył, jak historia pokazuje, przekazuje, jako pierwszy na ołtarzu przed tym pomnikiem ofiarę ze świni. Co dla Żyda już w ogóle świnia była zwierzęciem zakazanym. Nie hodowali Izraelici świni. Mówiłem, że zmienił nazwę Jerozolimy Antiochia Judejska. Tak ją nazwał. Antiochia Judejska. Czyli widzicie, próbował tą kulturę grecką narzucić Izraelowi. I wiecie, historia pokazuje, że wielu Żydów na to poszło. Wielu Żydów, nie wiem, czy z przekonania, czy dla świętego spokoju, po prostu na to poszło. Ale nie wszyscy. Znalazła się grupa ludzi, którzy stanęli na gruncie Bożego Słowa i powiedzieli, nie będziemy Jego słuchali. I chcieli powstanie. Na czele tego powstania stanął człowiek Juda Machabeusz. Właściwie jego ojciec, on rozpoczął to powstanie. Ten ojciec miał pięciu synów. Matatiasz się ten człowiek nazywał, miał pięciu synów, ale on w końcu ginie i przejmuje władzę nad tym powstaniem, czyli kierownictwo tego powstania, przejmuje jego syn Juda. I o dziwo zwyciężyli. Pokonali garnizon syryjski, wojsk okupacyjnych w Jerozolimie. I zawładnęli nad całą Jerozolimą, nad dużą częścią terytorium Izraela. I przede wszystkim oczyścili świątynię. Świątynia była zbezczeszczona już choćby tym posągiem.
usunęli to wszystko, co pogańskie. Oczyścili świątynię. Świątynia dla Izraelity była naprawdę świątynią. Od tego zaczęli. A może mi powiedzieć, od tego zaczęli i na tym skończyli. To było dla nich najważniejsze. A wszystko, co pomiędzy, to powinno właśnie być podporządkowane świątyni. I 25 Kislew, właśnie w tym 9 miesiącu, według kalendarza żydowskiego, dokonali poświęcenia świątyni. Postawili menorę na swoim miejscu, a menora, ona, to był taki świecznik, my to nazywamy jako świecznik, nawet w naszej Biblii jest to przetłumaczone jako świecznik, ale menora, ona podtrzymywała lampki oliwne. A te lampki oliwne powinny być zaopatrzone w oliwę, dlatego świeciły, bo ta oliwa się spalała. A ta oliwa powinna być przygotowana według specjalnych przepisów, powinna być koszerna. Ale okazało się, że kiedy zdobyli Jerozolimę i oczyścili świątynię i postawili menorę, świecznik na swoim miejscu, okazało się, że nie ma czystej oliwy. Te bańki, te naczynia z oliwą, one tam gdzieś się walały, ale one były pootwierane. Znaleziono tylko jedną bańkę z oliwą, która była zapieczętowana jeszcze przez arcykapłana. Nie była zbezczeszczona, była koszerna. Ale to jedno naczynie oliwy wystarczało na jeden dzień palenia się menory. Oni jednak zdecydowali, a żeby wytworzyć czystą, koszerną oliwę, trzeba było 8 dni. No to ten jeden dzień by mieli zapewniony, bo ta menora by się paliła z tego naczynia, ale później jeszcze pozostało 7 dni, gdzie w zasadzie powinno było braknąć, gdzie ta menora powinna zgasnąć. Aż do czasu, kiedy koszerną oliwę by zrobiono. Postanowiono jednak zapalić tą menorę. I się okazuje, tak przekazuje ten przekaz żydowski, że menora nie zgasła, jak przewidywali po tym jednym dniu, ale paliła się przez 8 dni do czasu, aż zdążono wyprodukować koszerną, czystą, przeznaczoną do zasilania menory, tego świecznika siedmioramiennego, który był w świątyni, aż zdążono wyprodukować odpowiednią ilość oliwy. To spowodowało ten cud, bo tak to odebrali, no bo rzeczywiście to był cud. To spowodowało, że Żydzi postanowili świętować ten cud. Co roku 25 Kislew, czyli w tym 9 miesiącu według kalendarza żydowskiego, Żydzi zapalają taką, chciałem powiedzieć menorę, ale to by ten wyraz nie pasował, specjalny świecznik na upamiętnienie tego wydarzenia, tego cudu. Hanukija się nazywa ten świecznik, jest to świecznik dziewięcioramienny. 4 i 4 po lewej i prawej stronie, a w środku jest taki wyróżniony świecznik, wyższy, on się nazywa Szemesz, albo Szemes. Szemesz, pozostańmy, częściej się spotyka w literaturze ten wyraz Szemesz. Ten dziewięcioramienny świecznik jest zapalany właśnie z okazji tego święta Hanuka, który upamiętnia to wydarzenie cudu, kiedy menora paliła się 7 dni. Czyni się to w ten sposób, że najpierw zapala się ten świecznik środkowy, on się nazywa sługa. Szemesz, sługa.
I tu się nie wypowiada żadnego błogosławieństwa ani żadnej modlitwy. Po prostu się go zapala. Ale później od tego sługi zapala się poszczególne świece albo lampki oliwne. Dzisiaj najczęściej używane są świece. Zapala to również głowa rodziny. W zasadzie matka to zapala. Najczęściej to jest praktykowane. No i teraz jest przekaz, że to zapalanie tych świec to jest tak specjalnie. Najpierw od prawej strony i do lewa. Co jeden dzień to dalej. Ale niekoniecznie. Znajdziecie przekaz inny, również żydowski, że nie od prawej, a od lewej. Dlatego ja tak mało mówię na temat tych zwyczajów świątecznych, czy jakichkolwiek żydowskich, gdyż może być sytuacja tak jak tu w tym wypadku, że oni sobie wzajemnie nie są zgodni, może nie zaprzeczają, ale nie są zgodni, może wyraz zaprzeczanie byłoby niewłaściwe. Jedni podają, że powinno się go od prawej strony zapalać i co jeden dzień to następna świeca, w drugi dzień dwie, w trzeci dzień trzy, w czwarty cztery i tak dalej, w ósmy dzień wszystkie się palą. A inni podawają, że od lewa. Taki przekaz znalazłem również w przekazach historycznych współczesnych Żydów. O czym mówi to ten świecznik, ta Hanukija? Tego świecznika nie wolno było używać do oświetlenia na przykład stołu, żeby coś przeczytać albo żeby coś napisać. W żadnym wypadku. Ten świecznik miał być postawiony najlepiej na zewnątrz, jeżeli warunki atmosferyczne pozwalały. Na zewnątrz, poza domem. Jeżeli warunki były trudne, w oknie. Bo ten świecznik, według przekazu Żydów, on mówił o świetle, które ostatecznie, które tu z tej świątyni się rozpoczyna i ostatecznie oświetla cały świat. Ten świecznik miał być na zewnątrz. Jako świadectwo cudu. Tak w krótkich słowach streściłem jak gdyby genezę tego święta, pochodzenie tego święta. Dla Żydów jest to święto bardzo radosne. No jest oczywiste, że jest radosne, bo mówi o zwycięstwie nad wrogami. Kto by się nie cieszył, upamiętniające święto narodu izraelskiego, przenieśliśmy to na cały naród, nad wrogami Izraela. Jakie są takie przekazy duchowe, znaczenie tego święta? Tak naprawdę to święto mówi o przetrwaniu narodu izraelskiego. To jest bardzo ważne. Tak naprawdę to święto mówi o przetrwaniu narodu izraelskiego. Mówi o zachowaniu przez ten naród wiary w jedynego Boga. Musimy sobie uzmysławiać, że w tamtych czasach wiarę w jedynego Boga, objawionego Boga, zachowywał tylko Izrael. Wokół były wierzenia pogańskie, wielobóstwo, politeizm. I tylko Izrael miał objawienie jedynego prawdziwego Boga, Boga Stwórcy. Gdyby to zwycięstwo tych powstańców nie miało miejsca, naród izraelski byłby zhelenizowany. Utraciłby swoją tożsamość. Stałby się jednym z pogańskich narodów. A proroctwa mówiły, że to właśnie w tym narodzie, czczącym jedynego, objawionego temu narodowi Boga, miał się
objawić, miał się narodzić właśnie w tym narodzie Mesjasz. Słowo Boże mówi, że Chrystus według ciała, z tego narodu. Gdyby udało się Antiochowi pselenizować Żydów, wtopiliby się w narody pogańskie. A więc widzicie, tak w zasadzie, rozpatrując to święto, widzimy też, że chodzi i o nas. Bo chodzi o Mesjasza, o Zbawiciela, o Pana Jezusa Chrystusa, który jest dla nas Zbawicielem. Zbawienie pochodzi od Żydów. Bez Chanuki nie byłoby narodzenia Pana Jezusa Chrystusa. W pogańskim narodzie Pan Jezus by się nie narodził. Wiecie, szatan od początku, kiedy tylko człowiek zgrzeszył, a właściwie dlatego zgrzeszył, sprzeciwia się Bogu. Szatan sprzeciwia się Bogu od początku. I sprzeciwia się szczególnie teraz w rozprzestrzenianiu się Ewangelii Chrystusowej. Ta Ewangelia jest przekręcana. Są dodawane inne elementy. Dla ucha niekiedy ona jest bardziej atrakcyjna. Ale to nie jest ta biblijna Ewangelia. Musimy pamiętać, że szatan od początku walczy przeciwko Bogu, a dzisiaj szczególnie z wielką determinacją i uporem walczy, żeby Ewangelia o zbawieniu w Jezusie Chrystusie nie była przekazywana. Dlatego też musimy być czujni. Rozmawiałem tu przed chwilą z bratem na temat Bożego Słowa i tak w tej rozmowie podkreślił brat, że tak dla nas jest takim ważnym, żebyśmy znali przekaz Bożego Słowa. My się nie obronimy, jeżeli nie będziemy czytać Pisma Świętego, jeżeli nie będziemy go studiować, jeżeli nie będziemy zgłębiać Pisma Świętego. Nie obronimy się. Szatan atakuje i potrafi pod postacią ludzkiej filozofii, jakichś wymysłów, przekazać dla nieodrodzonego serca o wiele atrakcyjniejszą Ewangelię, niż, tak się mu wydaje, dla nieodrodzonego serca mówię, niż jest przekazywana przez Pismo Święte. Ale widzicie, szatan atakuje od początku Boże dzieło. Bóg, dla którego szabat się zakończył, kiedy człowiek upadł, pracuje, jeżeli to jest właściwy wyraz, działa na rzecz zbawienia człowieka, a jest przeciwnik, który atakuje Boże dzieło. A w tamtym czasie przede wszystkim atakował Izrael. Dzisiaj też to czyni. Izrael nadal jest Bożym ludem, jest pod szczególną Bożą opieką, chociaż tak jak już to powiedziałem poprzednio, jest jedna droga zbawienia i dzisiaj jest wiele mesjanicznych grup, które zwiastują Ewangelię również Żydom. I wielu Żydów się nawraca. Jest to potem bardzo cenne, bo taki mesjaniczny Żyd, on w jakiś taki głębszy sposób potrafi nam wytłumaczyć Stary Testament. Jest bardzo interesujące słuchać nawróconego Żyda. Święto Chanuki, czy Chanuka, mówi nam, że mamy iść za Bogiem w tym bezbożnym świecie. Mamy ofiarować Bogu to, co mamy. Może niewiele. Mamy z ufnością ofiarować Bogu to, co mamy, jako dzieci Boże. A Bóg uzupełni resztę. Izraelici
Zdecydowali się zapalić tą Hanukę, tę menorę, mimo że wiedzieli, że to tylko na jeden dzień wystarczy tego światła, a nie powinna była zgasnąć. To ofiarowali. I nie zawiedli się. Według przekazu Bóg uzupełnił resztę. Wiecie, bo Bóg podtrzyma w człowieku najmniejsze ziarenko wiary. Żebyśmy na to też zwracali uwagę. Żebyśmy tak nie tłukli naszą wiedzą człowieka po głowie, ale dostrzegali też niekiedy, co ten człowiek może przyjąć, bo niekiedy go możemy tak stłamsić naszym głębokim poznaniem. I starać się go podciągnąć do tego poznania. Daj Bogu to, co masz, On uruchomi, On uzupełni resztę. Głoś Ewangelię swojej słabości. Czujecie się niekiedy tacy beznadziejnie słabi? Że trudno jakich słów użyć, jak do tego człowieka podejść. Od czego zacząć? Głoś Ewangelię temu mrocznemu światu, bo ten świat tego potrzebuje. Miej ufność, że Bóg twoją słabość użyje i nada jej mocy, swojej mocy. O tym pamiętaj. I to też jest przesłanie święta Hanuki. Mieć mało i to dać Bogu. A Bóg uzupełni resztę.